Prawo dla zdrowia. Podcast dla przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą. Ja nazywam się Bartłomie Achler, jestem adwokatem, i w każdym odcinku tego podcastu opowiem Ci, jak minimalizować ryzyka prawne w prowadzeniu biznesu leczniczego oraz jak sprawić, żeby prawo nie było dla Ciebie przeszkodą, lecz środkiem, do realizacji wyznaczonych celów. Dzień dobry, cześć, witaj w kolejnym odcinku. Dziś zgodnie z obietnicą, odcinek poświęcony w całości epidemii koronawirusa. A ściślej temu, w jaki sposób sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 wpływa na prowadzenie biznesu przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. W ostatnim czasie z wiadomych względów otrzymałem mnóstwo zapytań dotyczących prawnych aspektów epidemii, i były to pytania zarówno od klientów, jak i od czytelników bloga, od słuchaczy podcastu. Były również pytania od lekarzy, pielęgniarek, od osób, które skorzystały z akcji Adwokaci dla Medyków, o której wspominałem w poprzednim odcinku, a która cały czas trwa, więc jeżeli macie jakieś problemy, które chcielibyście wyjaśnić, możecie z tej akcji skorzystać, link zostawię w notatkach do odcinka. Oczywiście niemożliwe jest, żebym w podcaście odpowiedział na wszystkie pytania, jakie do mnie docierały i zresztą docierają nadal, tym bardziej, że większość z nich dotyczy bardzo konkretnych problemów i bardzo indywidualnych sytuacji. Uznałem więc, że najlepiej będzie, jeżeli ze wszystkich pytań wybiorę te najczęściej powtarzające się oraz takie, które nie będą dotyczyły jakichś mocno zindywidualizowanych problemów tak, żeby możliwie największe grono słuchaczy wyciągnęło z tego odcinka jakąś przydatną dla siebie wiedzę. I na te właśnie pytania odpowiem w tym odcinku. Zanim jednak zaczniemy, jedna uwaga. Jak zapewne dobrze wiesz, sytuacja jest na tyle dynamiczna, że nie jestem w stanie przewidzieć, jak rzeczywistość prawna będzie wyglądała w momencie, kiedy będziesz słuchać tego odcinka. Rozmawiamy o stanie prawnym na 16 kwietnia 2020 roku. Jeżeli więc będziesz słuchać tego odcinka dopiero za czas jakiś, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że te info, informacje, które dziś Ci przekażę, będą miały walor wyłącznie historyczny. Póki co, jednak, przejdźmy do rzeczy. Pytanie pierwsze. Czy muszę zawieszać działalność i zamykać gabinet? No i zgadnij, jaka może być odpowiedź. Oczywiście, to zależy. Tylko niektóre rodzaje działalności leczniczej podlegają obowiązkowemu zaprzestaniu wykonywania działalności. Dotyczy to np. leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, z pewnymi wyjątkami, działalności dentobusów czy opieki stomatologicznej nad uczniami. Generalnie więc nie ma formalnego nakazu zamykania placówek czy gabinetów, natomiast zawsze musisz to rozważyć w odniesieniu do Twojej konkretnej sytuacji, bo pamiętaj, że prowadząc swój biznes musisz przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne swoim pacjentom, ale również masz obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków. Pracy swojemu personelowi, i obowiązki te nie ulegają zawieszeniu na czas epidemii. To, że sytuacja jest nadzwyczajna, niekoniecznie pomoże ci wybronić się od zarzutów, jakie mogłyby się pojawić w przypadku, gdyby wskutek Twoich zaniedbań doszło na przykład do zakażenia koronawirusem, czy to pacjenta, czy pracownika. Może się zdarzyć, że chociażby ze względu na problemy z zaopatrzeniem w środki ochrony osobistej czy specyfikę Twojej działalności, jak na przykład w przypadku usług stomatologicznych, obawiasz się, że nie będziesz w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim pacjentom i swoim pracownikom. No i w takiej sytuacji zdecydowanie powinieneś, powinnaś rozważyć, jeżeli nawet nie całkowite zaprzestanie działalności, to przynajmniej jej czasowe ograniczenie. Mogłoby to polegać na przykład na skróceniu godzin pracy, na ograniczeniu liczby przyjmowanych pacjentów, może na czasowym zaprzestaniu udzielania określonych świadczeń, które wiążą się z największym ryzykiem dla twojego personelu oraz dla twoich pacjentów. No, i zastanów się też, czy części świadczeń nie możesz udzielać, na przykład w formie usług telemedycznych. Przy podejmowaniu decyzji o tym, jak zorganizować sobie proces udzielania świadczeń w Twoim podmiocie w erze epidemii, warto w miarę możliwości wziąć pod uwagę zalecenia WHO, rekomendacje ministra zdrowia czy towarzystw naukowych. Kilka linków, podrzucę ci w notatkach do tego odcinka. Być może zechcesz którejś z tych rekomendacji wdrożyć w swojej placówce. I pamiętaj, zawsze priorytetem dla Ciebie powinno być bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów oraz Twojego personelu. Jeżeli nie masz pewności, że będziesz w stanie to bezpieczeństwo im zapewnić, lepiej dmuchać na zimne i Ograniczyć działalność, a być może nawet na jakiś czas całkowicie jej zaprzestać. Z bezpieczeństwem zdrowotnym personelu wiąże się też jedno z częściej powtarzających się pytań: a mianowicie: czy personel może odmówić pracy ze względu na epidemię? Jest taki przepis artykuł 210 kodeksu pracy i jego paragraf pierwszy głosi, że w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy. oraz jeżeli stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub innych osób, wówczas pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Żeby pracownik mógł się na ten przepis powołać, muszą być spełnione dwa warunki. I to muszą być one spełnione łącznie. Po pierwsze, placówka musi nie spełniać wymogów BHP, a po drugie, to niespełnienie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy musi powodować powstanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub innych osób, czyli w tym wypadku na przykład pacjentów. Samo niespełnienie na przykład wymogów sanitarnych, jeżeli nie ma bezpośredniego niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia. Nie uzasadnia odmowy pracy. W mediach ostatnio możesz usłyszeć lub przeczytać, że zasad tych nie stosuje się do personelu medycznego, i miałoby to wynikać z treści paragrafu 5, omawianego przeze mnie teraz, artykułu 210 Kodeksu Pracy, który to paragraf 5 stanowi, że zasad, o których wcześniej Ci powiedziałem, nie stosuje się do pracowników, których Obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia. Niejako z automatu przyjmuje się, że to właśnie personel medyczny, choć oczywiście nie tylko, jest tą szczególną kategorią pracowników. I to oczywiście jest prawda. Potwierdzają to zresztą orzeczenia sądów, w tym również Sądu Najwyższego. Tyle tylko, że nie oznacza to automatycznie, że lekarz czy pielęgniarka nie mogą w ogóle odmówić świadczenia pracy. Bo oczywiście, z jednej strony ich obowiązkiem jest ratowanie życia i zdrowia pacjentów, ale z drugiej strony obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W sytuacji, kiedy twoja placówka działa zgodnie z procedurami i zaleceniami, wszystko jest ok. Jeżeli jednak jesteście z tym na bakier, to nie można moim zdaniem wymagać od pracowników, żeby przyjmowali na siebie ryzyko zaniedbań samej placówki. Jeżeli na przykład placówka wbrew zaleceniom, pomimo istniejącego stanu epidemii czy stanu zagrożenia epidemicznego, nie zapewni personelowi medycznemu środków ochrony indywidualnej, to pracownicy mają, moim zdaniem, prawo do odmowy świadczenia pracy. Pamiętaj również, że paragraf 5 artykułu 210 nie dotyczy wszystkich zawodów medycznych. Bo czy na przykład obowiązkiem pracowniczym technika dentystycznego czy dietetyka jest ratowanie życia? No chyba niekoniecznie. Zresztą podobne pytanie można postawić również w odniesieniu do wielu specjalizacji lekarskich. Jak widzisz, nie można tutaj stosować żadnych automatyzmów, i nad każdym z tych przypadków warto pochylić się indywidualnie, czy wręcz trzeba pochylić się indywidualnie. Jeszcze jedna uwaga. Pamiętaj, że to, o czym mówimy, dotyczy wyłącznie pracowników, czyli osób pozostających w stosunku pracy z placówką. Tymczasem, w podmiotach niepublicznych, zdecydowana większość personelu medycznego zatrudniona jest na tzw. kontraktach, w związku z tym, osobom tym nie przysługują uprawnienia z artykułu 210 kodeksu pracy. Co oczywiście nie oznacza, że osoby te pozbawione są jakiejkolwiek ochrony prawnej, bo ustawa, a ściślej właśnie kodeks pracy, rozciąga obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy również na personel wykonujący pracę na podstawie innych umów niż umowa o pracę. Zresztą w wielu kontraktach znajdują się zapisy, które zobowiązują zleceniodawców, czyli podmioty lecznicze, do zapewnienia zleceniobiorcom, czyli właśnie medykom, bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji umowy, np. poprzez dostarczenie środków ochrony osobistej. Często też strony już w samej umowie przewidują, jakie mogą być skutki niewywiązania się przez placówkę z tego obowiązku. Jeżeli nawet sama umowa takich przypadków nie przewiduje, to z pomocą medykom przychodzi tutaj kodeks cywilny. Wchodzić może tutaj w grę na przykład możliwość powstrzymania się ze świadczeniem usług na podstawie przepisów o umowach wzajemnych, możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia na podstawie przepisów o zleceniu. Czy nawet wygaśnięcie umowy z uwagi na tak zwaną następczą niemożność świadczenia, czyli brak możliwości świadczenia usług objętych umową ze względu na stan epidemii. Jest wreszcie coś, o czym często zapominacie, a co często jest rozwiązaniem najprostszym do przeprowadzenia. Umowę można zawsze aneksować. Co oznacza, że możecie po prostu usiąść i ustalić, jak wspólnie przejść przez ten trudny czas, bo przecież Zgodzisz się chyba, że ostatnie, czego ci trzeba, to po walce z wirusem rozpoczęcie kolejnej wojny, tylko tym razem na sali sądowej, prawda? To chyba nie o to chodzi. I skoro już wspomniałem o sali sądowej, to z tą kwestią związane są również dwa kolejne pytania. Pierwsze z nich: czy pracownik może cię pozwać w przypadku zakażenia? W wyroku z 2000 roku, konkretnie z 13 kwietnia 2000 roku, Sąd Najwyższy stwierdził, że placówka medyczna jako pracodawca ma obowiązek zastosowania wszelkich dostępnych środków organizacyjnych i technicznych, które mają na celu ochronę zdrowia pracowników przed zakażeniem chorobą zakaźną. Co ważne, odpowiedzialność pracodawcy ma miejsce także w przypadku nawet lekkiego niedbalstwa. Jeżeli więc będziesz ignorować stan epidemii czy zagrożenia epidemicznego, jeżeli nie będziesz zapewniać personelowi wystarczających środków ochrony osobistej, a sposób udzielania świadczeń nie będzie odpowiadał aktualnym wytycznym, no to niestety musisz liczyć się z ryzykiem, że w przypadku zakażenia pracownik będzie mógł pozwać placówkę np. o zadośćuczynienie, odszkodowanie czy rentę. I będzie to tylko jeden ze skutków zaniechań, bo pamiętaj też, że jeżeli jako pracodawca naruszasz przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, to narażasz się nie tylko na odpowiedzialność cywilną, ale również wykroczeniową czy nawet karną. Bo naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i za to grozi ci grzywna. Natomiast jeżeli skutkiem tych naruszeń będzie powstanie. Stanu narażenia pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, no to tutaj już kara jest znacznie surowsza, bo wchodzi w grę pozbawienie wolności nawet do trzech lat. No i to jest chyba wystarczająca motywacja, żeby tej kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, no zwłaszcza w dobie, w dobie epidemii, nie lekceważyć. Z tym też wiąże się kolejne z Waszych pytań, czyli pytanie, czy pacjent może mnie pozwać za zakażenie koronawirusem? Generalnie jest tak, że pozwać można każdego i o wszystko. Jeżeli więc otrzymuję pytania, czy pacjent może mnie pozwać, no to zawsze odpowiadam, że oczywiście może, bo nie mamy w zasadzie żadnej prawnej możliwości powstrzymania go przed złożeniem pozwu. Tym bardziej, że już pojawiają się sygnały o zwiększonej aktywności tzw. kancelarii odszkodowawczych, a pokusa uzyskania zadośćuczynienia finansowego może być dla części pacjentów wystarczającą motywacją. Natomiast zupełnie inną kwestią jest, czy taki pozew będzie skuteczny, bo tak zwane procesy medyczne do najłatwiejszych nie należą. Zakażenie koronawirusem pod względem prawnym w zasadzie niczym nie różni się od innych przypadków tak zwanych zakażeń szpitalnych. Pacjentowi, który stałby się ofiarą takiego zakażenia, przysługuje pewien katalog roszczeń. Może on żądać na przykład za za wywołanie rozstroju zdrowia, może żądać za czynienia za naruszenie praw pacjenta, czy na przykład odszkodowania za wyrządzoną szkodę majątkową. Gdyby wskutek zakażenia doszło, natomiast do śmierci pacjenta, no to w jego miejsce wstępują jego najbliżsi, i to oni mogą wystąpić z tego rodzaju roszczeniami. Co jednak jest bardzo istotne, to to, że to właśnie na pacjencie ciąży obowiązek udowodnienia roszczenia. Innymi słowy, to pacjent musi przekonać sąd, że ma rację. Musi udowodnić nie tylko sam fakt zakażenia, ale przede wszystkim musi udowodnić to, że doszło do niego w konkretnej placówce medycznej. Po drugie, musi wykazać winę tej placówki. I w sprawach dotyczących zakażeń najczęściej sądy odwołują się do tak zwanego błędu organizacyjnego. I to najczęściej oznacza albo złą organizację pracy, która przyczyniła się do zakażenia. Albo naruszenie bezpieczeństwa sanitarnego, albo ignorowanie wytycznych, albo np. dopuszczenie do pracy personelu, co do którego masz podejrzenie, nie mówiąc już o pewności, podejrzenie zakażenia. Pacjent musi również wykazać tzw. Tak związek przyczynowy czyli związek, po pierwsze, pomiędzy zaniedbaniem Twojej placówki a zakażeniem, i następnie pomiędzy tym zakażeniem a rozstrojem zdrowia. Jak więc widzisz, nie jest to taka prosta ścieżka, ale jeżeli pacjent zdoła wykazać Twoją winę, swoją szkodę i związek przyczynowy pomiędzy nimi, no to wówczas jego szanse na sukces w ewentualnym procesie znacząco rosną. Dlatego tak ważne jest właściwe zorganizowanie procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Twojej placówce, zwłaszcza w tym bardzo szczególnym okresie. Skoro już jesteśmy przy kwestii roszczeń. To pojawiało jeszcze się pytanie, czy zakażenie koronawirusem jest objęte Twoją Polisą OC. I najkrótsza możliwa odpowiedź to oczywiście tak. Nie martw się, ubezpieczenie OC obejmuje również zakażenie COVID-19. Bo pamiętaj, że polisa OC obejmuje odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych, albo Niezgodnego z prawem zaniechania udzielania tych świadczeń zdrowotnych. Jest takie rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych, które zawiera co prawda listę przypadków, w których ubezpieczenie nie obejmuje, natomiast nie ma na tej liście szkód wyrządzonych wskutek czy w trakcie epidemii. Z ubezpieczenia nie są więc wyłączone żadne szkody osobowe związane z zakażeniem koronawirusem. Jeżeli więc w Twojej placówce w trakcie udzielania świadczeń doszłoby do zakażenia pacjenta koronawirusem, to oczywiście będzie to objęte Twoją polisą, oczywiście w granicach sumy gwarancyjnej. Gdyby bowiem okazało się, że poszkodowanymi przez Ciebie będzie wielu pacjentów, może się okazać, że polisa nie wystarczy na pokrycie wszystkich roszczeń, no i wtedy trzeba będzie płacić z własnej kieszeni ale jak mawiał klasyk nie uprzedzajmy faktów czy może raczej nie uprawiajmy tutaj czarnowictwa nie o to tutaj chodzi skoro jesteśmy przy OC no, chciałbym zwrócić twoją uwagę na jeszcze jedną rzecz bo świadczenia zdrowotne to również telemedycyna i pamiętaj że telemedycyna również objęta jest twoją polisą to już tak tylko gwoli Wyjaśnienia gwoli ścisłości. Tematowi telemedycyny był poświęcony odcinek numer jeden podcastu, więc jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak się zabrać za udzielanie świadczeń tą drogą, zachęcam Cię do jego wysłuchania. Link znajdziesz w notatkach. Dostałem od was wiele pytań w stylu prowadzę prywatną praktykę. Wychowuję dwójkę dzieci w wieku powiedzmy 8 i 16 lat, czy mogę zostać skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii. Po kolei, więc. Zgodnie z przepisami, do pracy przy zwalczaniu epidemii każdej, nie tylko COVID-19, mogą być skierowani pracownicy podmiotów leczniczych czyli wszyscy, nie tylko medycy, osoby wykonujące zawody medyczne niezależnie od tego, gdzie i w jakiej formie pracują. Oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, czyli tzw. kontrakty. Oczywiście ustawa zawiera również nie taką wcale małą listę wyjątków, bo do pracy przy zwalczaniu epidemii nie można skierować np. osób niepełnoletnich, osób starszych niż 60-letnie, kobiet w ciąży, osób samotnie wychowujących dziecko w wieku do 18 lat. Osób wychowujących dziecko do 14 roku życia lub dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności czy o potrzebie kształcenia specjalnego. Do pracy przy zwalczaniu epidemii nie można również skierować osób z orzeczoną niezdolnością do pracy, przy czym nie musi być to niezdolność całkowita. Częściowa również stanowi podstawę wyłączenia. Do pracy przy zwalczaniu epidemii nie można wreszcie. Kierować również inwalidów i osób chorych przewlekle, czy chociażby osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Jak widzisz, jest to dość szeroki krąg osób, które podlegają wyłączeniu. Tyle tylko, że jest tutaj mały haczyk, bo wyłączenia nie dotyczą każdej pracy przy zwalczaniu epidemii, lecz tylko pracy, która niesie ryzyko zakażenia. Teoretycznie więc może się zdarzyć. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład dostaniesz skierowanie do pracy, która z takim ryzykiem zakażenia nie będzie się wiązała. Chociaż przyznam szczerze, że ciężko mi jest sobie taką sytuację wyobrazić w stanie epidemii. Z drugiej jednak strony, ustawa mówi o ryzyku zakażenia, nie stopniując go. Można więc w zasadzie założyć, że każde, nawet najmniejsze ryzyko zakażenia, stanowi podstawę do wyłączenia od pracy przy zwalczaniu epidemii, oczywiście dla tych kategorii osób, które wymieniłem. Skoro wciąż mamy formalnie obowiązujący stan epidemii. To można przyjąć takie domniemanie, że każde tego rodzaju skierowanie wiąże się z jakimś ryzykiem zakażenia, a jakiekolwiek ryzyko pozwala na wyłączenie od skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii. Oczywiście, jeżeli znajdujesz się w kręgu tych osób, które, które wymieniłem. Wracając jednak do, do pytania. Możliwe są w zasadzie dwa przypadki, kiedy wychowywanie dziecka pozwoli ci zawsze uniknąć skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii. Przypadek pierwszy, kiedy jesteś samotnym rodzicem i wychowujesz niepełnoletnie dziecko lub dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. I przypadek drugi, kiedy wychowujesz dziecko w wieku do lat 14. Niezależnie od tego, czy jesteś rodzicem samotnym, czy też nie, czy wychowujesz się sam, czy nie, i niezależnie też od tego, czy dziecko ma na przykład starsze rodzeństwo. Jest jeszcze przypadek trzeci. Jeżeli twoje dziecko na przykład ukończyło lat 14, ale nie ukończyło jeszcze 18, a ty wychowujesz je wspólnie z innym rodzicem, no to wówczas jedno z was, ale tylko jedno, może otrzymać skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii, o ile oczywiście nie ma innych wyłączeń, prawda? No i teraz tak, podstawę skierowania do pracy stanowi decyzja. Decyzja administracyjna, decyzja, która jest wydawana przez właściwego wojewodę. W przypadku, gdyby skierowanie dotyczyło innego województwa, no to wtedy decyzję wydaje minister zdrowia. No i taka decyzja ma, delikatnie mówiąc, bardzo uproszczoną formę, bo nie wymaga uzasadnienia i może być ci przekazana w dowolnej formie, choćby przez telefon. No i co najważniejsze, jest natychmiast wykonalna. I to oznacza, że nawet jeżeli się od tej decyzji odwołasz, bo takie prawo ci przysługuje, to powinieneś, powinna się wykonać. W samym odwołaniu możesz jednak zawrzeć wniosek o wstrzymanie wykonania takiej decyzji. No, i w teorii przed skierowaniem cię do pracy, wojewoda powinien sprawdzić, czy przypadkiem w twojej sytuacji nie zachodzą żadne okoliczności, które skutkowałyby twoim wyłączeniem. Te okoliczności, o których wspomniałem wcześniej. No, ale to jest teoria. W praktyce decyzje te często wydawane są troszkę na ośle, bez jakiejkolwiek weryfikacji. Takie, takie sygnały docierają coraz, coraz częściej. Natomiast jeżeli wojewoda nie sprawdzi tego, czy podlegasz wyłączeniu, no to oczywiście nie zna Twojej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i może się zdarzyć, że dostaniesz takie skierowanie, pomimo że na przykład wychowujesz samotnie niepełnoletnie dziecko. No i co wtedy? No, wtedy odwołuj się czym prędzej. Co prawda na takie odwołanie masz dni 14, natomiast nie czekaj tych 14 dni. Składaj to odwołanie od razu i koniecznie z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji. Do odwołania dołącz oczywiście dokumenty, z których będzie wynikało, że podlegasz temu wyłączeniu od skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii. Mogłoby to być na przykład akt urodzenia dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności, jakaś dokumentacja medyczna. Odwołanie, co prawda, rozpoznaje minister zdrowia, ale dobrze przygotowane odwołanie może sprawić, że już sam wojewoda, bo to do wojewody się takie odwołanie składa i dopiero on przekazuje je do ministra zdrowia. Może się zdarzyć, że jeżeli dobrze przygotujesz to odwołanie, to już sam wojewoda. Uchyli własną wcześniejszą decyzję. Trzeba mu po prostu dać szansę, żeby się z tej błędnej decyzji wycofał i dobrze napisać odwołanie. Z kwestią skierowań wiąże się jeszcze jedno zagadnienie mianowicie co zrobić, gdy Twój personel zostanie skierowany do innego podmiotu leczniczego? Kto wtedy płaci wynagrodzenie? Przede wszystkim pamiętaj, że takie skierowanie obowiązuje przez okres do Trzech miesięcy jest to maksymalny okres, e, chyba że z samej decyzji wynika jakiś krótszy termin. Jeżeli to skierowanie dotyczy Twojego personelu, no to znów musisz odróżnić tutaj dwie sytuacje. Sytuację pracowników i sytuację personelu kontraktowego. W przypadku pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, no to jeżeli taki pracownik zostanie skierowany do zwalczania ep epidemii, to wówczas musisz udzielić mu urlopu bezpłatnego. Będzie on na ten czas zatrudniony w placówce, do której został skierowany. I pamiętaj, że ten czas urlopu bezpłatnego wliczasz również do stażu pracy. W trakcie trwania tego urlopu nie możesz rozwiązać stosunku pracy z tym pracownikiem, i nie możesz wypowiedzieć umowy o pracę, chyba że są przesłanki do zwolnienia dyscyplinarnego. Ale co do zasady, ustawodawca chroni ten stosunek pracy, więc dopóki trwa to skierowanie, nie możesz umowy o pracę rozwiązać. W przypadku natomiast personelu na kontraktach, no to cóż. Jeżeli w samej umowie nie masz określonego sposobu postępowania w takich sytuacjach nadzwyczajnych, np. Na w przypadku niemożności świadczenia usług, no to znów musisz sięgnąć do kodeksu cywilnego, który daje Ci pewne możliwości np. możliwość wypowiedzenia umowy na podstawie przepisów o zleceniu. Zakładam jednak, że niekoniecznie może Ci zależeć na pozbywaniu się personelu, no i w związku z tym najlepszym wyjściem może być po prostu ustalenie z pracownikiem zasad, na jakich wróci on do pracy w Twojej placówce po zakończonym skierowaniu i ewentualnie zawarcie aneksu do umowy. Ale może też zdarzyć się tak, że w ogóle nie będziesz musiał, musiała niczego robić, bo jeżeli na przykład ograniczasz działalność, a kontrakt z lekarzem przewiduje wyłącznie wynagrodzenie za usługi faktycznie wykonane, to może wystarczyć, że po prostu przeczekacie, że na czas skierowania nie będziesz go uwzględniać w swoim grafiku, a po zakończeniu tego skierowania lekarz wraca jak gdyby nigdy nic do swoich... Dotychczasowych obowiązków i realizujecie w dalszym ciągu umowę. To wszystko zależy od tego, jaka jest treść konkretnej umowy i jak masz zorganizowany proces udzielania świadczeń zdrowotnych w swojej placówce. Ostatnie pytanie, którym chciałbym się dzisiaj zająć, dotyczy już kwestii bardziej biznesowej. Pytacie, czy można żądać zmniejszenia czynszu najmu? czy można zmniejszyć wysokość rat leasingowych za na przykład sprzęt medyczny no i cóż w takich przypadkach potwierdza się stare jak świat powiedzenie że umowy pisze się na złe czasy jeżeli wynajmując lokal na prowadzenie swojej działalności nie zadbałeś nie zadbałaś o umieszczenie w umowie zapisów które zabezpieczałyby cię na wypadek gdybyś z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł nie mogła prowadzić takiej, nazwijmy to, normalnej działalności, no to możesz mieć problem, bo przepisy niespecjalnie ci tutaj pomogą. Oczywiście zakładam, że nie chcesz opuszczać lokalu i że chcesz kontynuować prowadzenie w nim działalności po ustaniu tego, powiedzmy, przejściowego stanu epidemii. Szukając pomocy w internecie, zapewne natrafisz na pojęcie tak zwanej klauzuli rebus sixtantibus. Generalnie polega to na tym, że możesz powołać się na wystąpienie tak zwanej nadzwyczajnej zmiany stosunków. W naszych realiach tą nadzwyczajną zmianą byłby właśnie stan epidemii czy wcześniej zagrożenia epidemicznego. Musiałbyś musiałabyś argumentować, że jest to sytuacja nadzwyczajna, której nie dało się przewidzieć, a ponadto, że jest to stan, który uniemożliwia ci prowadzenie normalnej działalności czy wykorzystywania lokalu zgodnie z jego Przeznaczeniem i celem zawartej umowy. Tym samym grozi ci rażąca strata. I teoretycznie taka argumentacja nawet mogłaby chwycić. Tyle tylko, że klauzula rebus sixtantibus ma jedną poważną wadę, bo wymaga ona ścieżki sądowej. I nawet jeżeli nie miałeś, nie miałaś dotychczas przyjemności procesowania się z kimkolwiek, o cokolwiek, to masz świadomość, że procesy w Polsce ciągną się latami. Ty natomiast potrzebujesz rozwiązania na już, na teraz. Więc, od strony czysto praktycznej, jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się po prostu zwrócenie do wynajmującego o czasowe zmniejszenie wysokości czynszu lub inną zmianę umowy tak, żeby zminimalizować twoje straty. Dobra wiadomość jest taka, że wynajmujący bardzo często idą na rękę najemcom. W końcu również w ich interesie jest, żeby najemcy jakoś ten trudny czas przetrwali. Zazwyczaj więc wynajmujący zgadzają się na obniżenie czynszu, niekiedy nawet bardzo znaczące. Czy na przykład zgadzają się na pokrycie części należności z kaucji, byle tylko najemcę utrzymać. Więc spróbuj. I to samo dotyczy na przykład umów leasingowych. Jeżeli leasingujesz na przykład sprzęt medyczny czy samochód, możesz zwrócić się do firmy leasingowej na przykład o czasowe zawieszenie spłaty rat. To zazwyczaj będzie wiązało się z koniecznością aneksowania umowy czy przedłużenia samego leasingu, natomiast może być dla Ciebie w tym niełatwym okresie dobrym rozwiązaniem. Zwłaszcza, jeżeli dzięki niemu przejdziesz w miarę bezboleśnie przez ten stan epidemii. I cóż, to by było chyba na tyle. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że omówiliśmy tylko niewielką część prawnych aspektów wpływu koronawirusa na Twoją działalność, natomiast mam nadzieję, że te informacje, o których mówiłem, okazały się dla Ciebie przydatne i wyniesiesz z nich jakąś wskazówkę dla siebie. Inwencja ustawodawcy jest oczywiście nieograniczona i nie ma możliwości omówienia wszystkich zmian, więc jeżeli chciałbyś, chciałabyś dopytać o jakieś konkretne kwestie dotyczące właśnie Twojej placówki, pisz do mnie śmiało na adres myślnik legalpl Jeżeli natomiast to, o czym mówię w tym podcaście jest dla Ciebie przydatne, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz ten podcast. W tym celu wystarczy, jeżeli klikniesz subskrybuj lub obserwuj w aplikacji, w której go słuchasz. Tymczasem dziękuję Ci gorąco za uwagę. Dzisiaj do usłyszenia. Cześć.